Siemaneczko w 121 części Let's Play Gothic 3. Ostatnio skończyliśmy odcinek w Bensali, ale teraz jesteśmy w Lago. Z powodu, że pisaliście mi o pewnej jaskini, do której warto popłynąć i jest związana z piratami. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że może jak już tak podróżujemy, to może wrócimy do chyba Montery i zrobimy porządek z Basirem. Zobaczymy. Ale jest jeszcze jedna opcja. Coś cię trapi? Na przykład ta mała notatka? Nie, wcale nie. Wszystko w porządku. Ale nie musisz się o tym mówić tak głośno. To może być zbyt ryzykowne. Wiem, po co tu jesteś, ale nic ci nie powiem. Nawet za kilka sztuk złota? Jeśli bandyci dowiedzą się, że jesteś w posiadaniu tego listu i że ja o tym wiedziałem, wówczas twoje złoto na nic się nie przyda. Nie mam zamiaru się tym dłużej przejmować. Dowiesz się wszystkiego w Morasul, tak jak zawsze. Czy to ma coś wspólnego z tymi notatkami, które... dziwnymi notatkami, które ostatnio trafiliśmy między sztabami chyba żelaza? Cholera wie, bardzo możliwe. Bez klucza nie otworzę tych drzwi, nie uwolnię maga. Już patrzyłem, nie wiem kto ma ten klucz, ale mamy dużo punktów nauki i chyba będziemy musieli poważnie rozważyć, żeby okradać innych i okradać ją ze wszystkiego. No właśnie, chociaż nie wiem czy ja wtedy pomyślimy jeszcze nad tym. Dobra, ale nic, w tym odcinku tak, pociśniemy, ona jest po lewo. Chyba, że jeszcze o jakiejś innej mówiliście. Ale wiem, że tu jakaś jaskinia jest. Nie, troszkę dalej trzeba odpłynąć. Ale nie, wydaje mi się, że o tym mówiliście. Pod ostatnim odcinkiem. Mamy nawet jakiś pomościk. Dobra. Pisaliście, że tam będzie skarb piratów. No zobaczymy. Na pewno będzie miał jakąś obstawę, bo wątpię, żeby sobie tak po prostu tutaj był. Mocno bym się zdziwił. Dobra. Dawaj ogniste. Albo będą truposze, albo prawdziwi piraci. Aha. Znaczy, taka mieszanka widzę. To jest naprawdę skurwiel twardy. Dobra. Nie uciekaj, no nie uciekaj, nie ma sensu. Dobra. No pokaż na co cię stać. Dobra. Łucznik. Auć. Dobra, pięknie sparowana. Szkielet pirat rabuś. Dobra, i po problemie mnóstwo. Mnóstwo expa, łuk piracki bierzemy wszystko. Mnóstwo expa przy sobie mieli, ale widzę i... znaczy mi przy sobie, za nich było. Piracki rapier. Elitarny szkielet korsarz. Kodeks pirata strona trzecia. Szabla pirata. Pokaż mi ten kodeks pirata. Brakuje mi drugiej strony. Każdy pirat musi być posłusznym wobec przełożonego. Miecze, sztylety, szable i inna broń muszą być zawsze czyste i w pełni przygotowane. Piratowi nie wolno używać wulgarnego języka na statku. Aby wyrazić swoje myśli i uczucie, pirat może użyć słów z pirackiego żargonu dozwolonego na statku. Nie spodziewałem tego, że nie może używać wulgarnych słów. Mówi do 100 tysięcy beczek z soli. Albo coś w tym stylu, nie? Dobra, zobaczmy co tutaj mieli... było ciekawego. Potrzebuję odpowiedniego klucza. Kurwa. Ja nie mam w ogóle tych kluczy. To już jest chyba druga skrzynia w warancie, której nie mogę w ogóle otworzyć. Ej, shit. Nie pisaliście mi o kluczu.
chyba że ten klucz zaraz tutaj gdzieś znajdę. Ale to by było dziwne, jakby tutaj po prostu był. Troszkę szkoda, no. Kuźwa, byłem tutaj już nastawiony na niezłe łupienie, ale chyba zaraz kij z tego wyjdzie. Może tutaj coś na wzgórzu mamy. Nie wiem, co tutaj. Mamy zamkniętą skrzynię i nic więcej. No, jest brędza. Żadnego klucza nie ma. No kurde, kiepsko, kiepsko. Potrzebuję odpowiedniego klucza. Myślałem, że lepiej nam to wyjdzie. Mapa skarbów. No dobrze. Dobra, to musimy sobie to odpuścić. Mapę świata poprosimy. I co, chyba spróbujemy załatwić sprawę z tym Basirem. Zabiję cię! Dobra. Zapraszamy pana. Tak, tak. Zatrzymaj się, ty psie! Chodź, chodź tutaj, grubasku. Pocieszny. No chodź, chodź, śmiało. Troszkę muszę cię odciągnąć. Żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, co tu się stało. Dobra. Pięknie. Myślałem, że też będzie jakaś reputacja u tych, u asasynów. Mam nadzieję, że nie będę żałował tego, co zrobiłem, że zaraz się nie okaże, że on był potrzebny do czegoś innego, albo że powinienem coś z niego wycisnąć. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, to mamy odhaczone. Nie wiem, aha, z tym jeszcze jest. Można by. Kurde, i tak mam ten odcinek taki już wędrowny, czyli tu trochę. Może to byśmy dopięli, tylko trzeba by ubić tego niewolnika. Albyśmy jakieś punkty dostali wtedy. A już się nakręciłem, że zrobię tą reputację u asasynów. No i kamienie żywiołów. No. Runak. Trzeba było do tego gnoja pocisnąć runaka. Dobra, chodźmy do Silden. Niestety będziemy się tłuc z nimi wszystkimi. Zaprowadzę cię teraz do Silden. Taki słabeusz jak ty. Chce dokładnie mnie do czegoś zmusić? Zmiażdżę cię niczym robaka. Chodź tu! Kurwa, musiał parować. Dobra, sporo expa dostaliśmy. Nie denerwuj mnie. Kurwa, tu teraz wszyscy będą parować. O Jezus. Dobra. Kurwa, ten łucznik. Bujaj się. Nie ma tu nic więcej. Dobra. Nie ma tu nic więcej. Nie ma tu nic ciekawego. Mam nadzieję, że on nie miał nic tu, nie niczego ma tu istotnego nic przy sobie. Nie ma, nic tu nie ma. Dobra. Ale mnie boli łeb. Zrobisz, co ci każę. Zawsze biją małego. Nie ma wyboru. Tak jest. Pójdziesz ze mną do Silden. Cokolwiek powiesz. Dobra. Następnym razem cię zabiję. Zajęty jestem. Okej. Myślałem, że będę go musiał ubić, nie? Ale okej. To jest jakieś pocieszenie, że nie muszę ich wszystkich wyżynać. Zrobimy to dlatego, że chyba za to też będzie jakaś reputacja. Jeden punkcik chyba u asasynów. Nie jestem pewien. No już nie bądźmy tacyś. Trochę moja opinia o, jeśli chodzi o asasynów, się poprawiła. Przez was, bo mi nagadaliście, że jest dużo lepiej zrobioną drogą niż koczownicy. Ale dalej to nie są moi ulubieńcy. Mam dla ciebie nowego człowieka. Wspaniała robota, przyjacielu.
Masz. Podzielimy się dochodami z tego nowego. Dobra. Lepiej już sobie idź. Obydwaj są na mnie wkurwieni. Ale mam tak jedno zadanie tutaj mniej. I tak sporo punktów tutaj brakuje. Jeszcze chciałbym kamienie żywiołu, tego runaka muszę znaleźć, no. Kurde, dobra, więc zobaczymy się pewnie na miejscu gdzieś przy nim. Patrzcie, co znalazłem podczas poszukiwań Porgana. Ogrzycę tutaj znalazłem, ja pierdzielę. Okej. Dobra, zrobi się coraz ciekawiej. Kurwa, wygląda masakrycznie. Pamiętam, gdzie tego Porgana szukać. Dobra, chodź tutaj. Strzał z podpaleniem w sumie. Myślałem, że trucizna w ogóle nie mija. Ciekawe. Człowiek się całe życie czegoś uczy. Dobra, już tu cię dobiję, no. 550 expa. Ogrowa maczuga, bierzemy. No, tylko wódę przy sobie miała, no come on. Ja się tak z nią namęczyłem. Ojejku, dobra, zobaczymy i legowisko, że tam będą jakieś fanty. No, Merytana cały czas ma przed nami jakieś tajemnice, nie? No i to właśnie takie rzeczy się nadają, żeby pokazywać się na odcinku. Dobra, bagienny śmieciu. I drugi raz nie podskoczysz. Tam idzie następny. Łachudrak. Dobra. Coś ciekawego mogliście mieć. A, czekajcie, to przejście gdzie nas zaprowadzi. A nie wiem, czy tam nie będzie gdzieś. Nigdy nie pamiętam, gdzie ten Porgan był. Nie mam teleportu do niego. Chyba w ogóle nie ma teleportu. Wkurzę się, jak gdzieś jest, a ja po prostu go nie zgarnąłem. Nie, że sprawdźmy to legowisko. Może zapiszmy. Jakby coś poszło wybitnie nie tak. Dobra, zobaczymy. Złamany. Nie denerwuj mnie. Tylko otwieraj to bezi. No jak mam być szczery, to na takiego przeciwnika to nie był wybitny łup. No, taki jestem delikatnie rozczarowany. No ale warta akcja pokazania. Zdecydowanie. Dobra. Możemy w sumie pójść tutaj. W tym kierunku. Może tutaj właśnie się dostaniemy do tego Porganunek. To jest ten... A czy Porgan? Ja mówiłem cały czas Porgan? Chodziło mi o runaka. Jezu, przepraszam. Dobra, przekaż 3 serca. Pokaż. Bizon. O, jakaś miksturka w przemiany w bizona. Ciekawe, tego jeszcze nie miałem. Trzymaj, to jest 3 serca. Proszę. Poczekaj minutę lub dwie, teraz postaram się to wszystko połączyć. To jest tutaj, to jest tam. Dodaję trochę magicznego proszku. To też by się nie zaszkodziło. Wszystko wydaje się... nie zapomniałem niczego? O tak, nawet to nie wystarczy. Teraz zobaczymy. Proszę, weź to, podejmujący decyzję. Kamień żywiołów otrzymano. Żartujesz sobie? Naucz mnie. Dobra. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Jaki ten kamień żywiołów otrzymaliśmy? Kurde, szkoda, że się pozbyłem tego od klasztoru. Dałem temu gościowi w klasztorze ten jeden kamyczek, bo może bym coś dostał ekstra. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Nie wiem, co ja dokładnie. Kamień druida dostałem chyba, nie? Czy coś takiego? Jasne. Czemu nie? Cholera wie, czy to jest jakiś ten cieniostwora, ale chyba cieniostwora to miałem wcześniej. No teraz to się... Teraz to się pewnie nie zorientuje, co dokładnie mi wpadło w ręce. Ale ważne, że zadanie wykonane. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Gdyby to było takie łatwe. No tak, cieniostwora. A, no to kamień cieniostwora dostałem. Powinien był wiedzieć.
się nie wtrącaj. A może wrócimy do Groka, tylko nie pamiętam, gdzie Grok stacjonował. Czy on był w Monterze, czy on był w Sil... Nie, on nie był w Monterze, on był chyba w Gelden. I może mu powiemy o wszystkim, no. Będzie kolejne zadanko mniej. A chyba dostaniemy trochę reputacji worków w zamian, która jest bardzo nędzna. Dobra. Kurde, żałuję, że ten kamień dałem temu gościowi w klasztorze, bo z tego co pisaliście, jak mamy, zbierzemy wszystkie kamienie, no to będziemy mieli dodatkowego expa. U, tu jakiś kuferek jest przegapiony, no ale dobra, mniejsza. Proszę, przyniosłem ci kamień druida Runaka. Właśnie tego szukałem. Ten kamień zawiera tajemnicę mocy druidów. Teraz będziemy się mogli skuteczniej bronić przed tymi dzikusami. Dobra robota, Mora. Oto twoja nagroda. Dobra, troszkę kaski wpadło. To najważniejsze, że wskoczyła nam reputacja u orków. Dwa punkty to zawsze coś na plus. Tutaj się w Gelder nie, 6 punktów jeszcze brakuje, no ale ha. Wszystkie, no nie, te ogniste puchary, to nie dostaniesz ich. Też pewnie też byśmy sporo punktów dostali. Kamień w cieniu stwora. Mamy chyba potkę tam na demony, przemianę i tak dalej, więc bez tego kamienia się i tak obędziemy. A już tamtego od maga nie skorzystamy, bo kradzież ani pobicie nie wchodzi w grę, bo już go nie ma. Trudno. Tam chyba nie wiem, pisaliście mi, że trochę expa by wpadło i tyle. Trudno, przeboleję bez tego expa. Ciekawe, czy on ma przy sobie go. Pewnie nie. Pewnie też już gdzieś się rozpłynął. Dobra, troszeczkę tych zadań porobiliśmy tak tu i tam, fajnie. Lubię czyścić dzienniczek. Naprawdę to już zaczyna mieć ręce i nogi tutaj. Przywódcy buntowników, no to nie wchodzi w grę. Dobra. Aha. Okej. Dobra. A, Kronosa muszę znaleźć. Ale Kronosa... A czekajcie, a Nefariusa znaleźliśmy tutaj, a tutaj kto tutaj był? Ale chyba nie Kronos, nie? Raczej nie. Starzec w potrzebie... A, musiałbym wypędzić chyba orków z Cape Dan. Pełzacze jaskiniowe, to mi nie daje z spokoju zadanie, gdzie to może być. Ale na razie musi poczekać. Dobra. Okej, wracamy pewnie do Bensala, ale może jeszcze... Nie pamiętam, czy tam niedaleko Bragi, czy to był Kronos, czy nie. Zobaczymy. Oj, dobra, jesteśmy tutaj przy Diego. Jak już ten odcinek mamy taki poszatkowany, że tu i tam, to dlaczego by jeszcze bardziej go nie poszatkować i nie wydać tych punktów, mamy ich od ciorta. Fajny poziom w ogóle mamy. I pocisnąć tutaj te dwie umiejętności w złodziejstwie. Chociaż nie wiem, czy mi tych punktów wystarczy. Zobaczymy. Naucz mnie. Nie jesteś na to gotowy. Tak, czy może po... Nie, no, smyślistwo mnie w ogóle nie interesuje z tych rzeczy. Ewentualnie jakiś łowca orków. Szyjąc z łuków, no właśnie, to by w sumie nie było głupie. Zdolności łowieckie mamy. Ale tego nas nie nauczy chyba, nie? Jego. No nie, to odpada. Dobra, czyli tylko złodziejstwo u ciebie wchodzi w grę. Nie jesteś na... O, zdecydowanie, dobra. Tak, trzym. Dalej. Dobrze. Dobrze. Naucz mnie, jak okradać innych, mimo ogromnego ryzyka. Znasz odpowiednie ruchy. Jesteś praworęczny, prawda? Prawa ręka zawsze musi być w ruchu. Gestykuluj. Najlepiej przed samym nosem ofiary. To odwróci jej uwagę. Dzięki czemu będziesz mógł bezpiecznie sięgnąć lewą ręką. A uwierz, ta sztuczka zawsze się sprawdza. Jak się uczyć, to od najlepszych, nie? Chociaż przydałby się rączka do tego. Albo Lares w sumie. Też chyba, nawet Lares by jeszcze bardziej pasował do tego. Się zastanawiam, czy mamy złoto na tą naukę. Mamy.
Dobrze, to całe szczęście. No i tutaj nam jeszcze brakuje sporo punktów, ale sporo punktów mamy. Dobra, stać nas na to wszystko. No. Tak. Dalej. Dobra, 3 punktów nam brakuje, nie? Okej. Okay. Dobrze. Tak. Chcę być mistrzem złodziejstwa. Mistrz złodziejstwa jest zawsze poszukiwany. Dla łupu, dla cienia i dla idealnej okazji. No i zajebiście. Mistrz złodziejstwa. Pozostałe punkty. Jeszcze sporo tych punktów nam zostało. Ciekawe, czy jak mam więcej punktów złodziejstwa, to jakaś mniejsza ryzyko na wykrycie? Zmniejsza ryzyko na wykrycie, czy złamanie wytrycha? Wiem, że już Robara będę mógł okraść. Kusi mnie, żeby teraz to sprawdzić. Pisaliście mi wielokrotnie, żebym wyczyścił go ze wszystkiego, co tylko ma. I może tak też zrobimy. Bo w sumie ze złota się nieźle spłukaliśmy na tą naukę. Cieszę się, że jeszcze tyle punktów mi zostało. Dobra, zobaczymy się chyba u Robara. A jakbyśmy jego okradli? O, troszkę złota wpadło. Dobra. Dobra. Nie będziemy chyba przeginać pały, bo się może wkurzą. Ale takie ważne osobistości już możemy próbować. A? Jesteśmy już tutaj u króla. Ktoś skrywa się tam za rogiem. Okej, złoty klucz. I troszkę złota wpadło, zajebiście. Dobra, jeszcze te skrzyneczki tutaj też bym przeszukał. Ale chodźmy zobaczyć ten safe jego. Ten skarb. No, zaraz zobaczymy. Skrzynia królewska. Czy opłaciło się wydawać tyle punktów? 2000. Pancerz króla. Kurwa mać. Kas królewski. Ja pierdziele. No, opłaciło się, no kurde. Opłaciło się, naprawdę. Dobrze mi pisaliście, że będą tu niezłe bogactwa. Nie pamiętam, czy mi o zbroi pisaliście. A tu już skrzynię wyczyściłem, szkoda. Tylko, że tylko jedna. Teraz sobie ten pancerz przymierzymy. On ma oczywiście staty niestety słabsze od tego naszej, od tej naszej ukochanej zbroi. Jeszcze może tutaj do tego maga pociśniemy. Za moment. Ciekawe, czy Robar się wkurwi, jak tą zbroję założymy. Możliwe, że się wkurwi. No jest duża różnica, co tu dużo mówić. No, różnica jest ogromna. Ten pancerz uniemożliwia założenie hełmu. Okej. Okay. Aha, rozumiem. Dobra. No, powiem wam, że na niezłego lorda wyglądamy. No, niezłe panisko się z nas zrobiło, nie? Dobra, pokaż mi swoje towary. Co wy myślicie, żeby trochę połazić w tym pancerzu tak dla odmiany, co? Parę odcinków. Chyba, że będą ci silni przeciwnicy, to się troszkę zmienimy, nie? No jest słabszy, ale no... No na przykład pancerz świątyny, no to już jest o połowę słabszy. No to nie, to już aż tak bym się nie chciał cofnąć do tyłu. A ten fajnie wygląda. Ja pochodzimy troszeczkę w nim, no. Dobra, zakończymy sobie odcinek tutaj. Może zdamy raport, że Basir już gryzie ziemię. Zrobione. Bazir nie żyje. Bazir. A moc Beliara wciąż rośnie. Dopilnuję, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. Dobra. Troszkę złota, sporo expa, okej. Okay. No i świetnie. I tutaj sobie zakończymy odcineczek. Także na dzisiaj to by było na tyle. Także widzimy się w następnym odcinku. Może udamy się do tej świątyni. Zobaczymy. Na razie.